Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, 2 lata minęło, także sprzęt wyciągnięty i robimy test baterii LiFePO4 po 2 latach pracy. Już drugi zestaw u mnie. Dzisiaj wchodzi nam na tapetę TimeSB, zaraz wam zbliżenie zrobię, ale standardowy zestaw, czyli przetwornica zawsze to sama. Może ja mam już kilka przetwornic, musi być to samo, bo każda przetwornica swoje. A tu chodzi o procenty i to dokładnie o procenty. Automierz też zawsze ten sam. Ładowarka akurat tutaj nie ma znaczenia, bardziej rozładowywanie nas interesuje. Jak ładowanie, także zobaczmy, z czym mamy do czynienia i jak to się spisywało na samym początku, po roku czasu pracy, tak naprawdę. I tak, tutaj mamy. Mamy tutaj tak, zestaw baterii TimeSB 25,6 V, 100 Ah. Jak widać, napisane maj. Ja tak sobie po filmach jak patrzę, to tak właśnie końcówka maja, dzisiaj 24, było około 28, czyli mamy pełny miesiąc. Baterie pracują w magazynie energii o napięciu 50, dokładnie tak, 51,2 V, ale są spięte dwie 24, że tak powiem, szeregowo i dopiero później równolegle. Muszę ten schemat chyba jakoś ładniej narysować. One są po prostu, widzicie, taki pająk jest spięty. Jedna bateria jest 51,2 V i cały układ jest taki. I później te też. Szeregowe, jak są pospinane, są 51,2 V. A tutaj mamy jeszcze taki zestawik. 4 baterii, 12, ale te testy tych baterii dopiero będą później. I tutaj też mamy TimeSB w tych 12. I słuchajcie, ten cały zestaw chodzi bez żadnego balansera. One mają w środku w sobie balansery, ale nie balansują się pomiędzy, znaczy nie muszą się balansować pomiędzy sobą same baterie. U mnie balanser leży w razie, bo jakby coś się nie działało. Jak widzicie, tutaj zestaw, już ponad 2 lata te baterie na dole pracują, a TimeSB już 2 lata, także zobaczmy na listę. I tak, mamy tutaj TimeSB. Pierwsze testy, no niestety nie robiłem 2 baterii, tylko najpierw kiedy przyszła jedna, później drugiej zrobiłem, nie dokumentowałem. To takie moje początki były, że troszeczkę to zaniedbałem, ale średnia była wyliczona, wyszło 89%. Pamiętajcie, sprawność po przetwornicy mnie interesuje, a nie tam jakaś laboratoryjna wyciągnięta, bo zawsze musicie to jakąś przetwornicę do tego zapiąć praktycznie. Chyba że używacie 24 V, ale przeważnie to idzie pod falowniki albo inne rzeczy i zawsze są straty. Po roku czasu było 87 na prawym, 85 na lewym. Dlatego sobie tak opisuję prawy-lewy, jak widzicie, lewy-prawy, żeby pamiętać po prostu, który jest którym, nie? Czyli lewy słupek, prawy słupek. No i zobaczymy, co wyjdzie nam w tym roku. Także co? A właśnie, jeszcze. U mnie te testy to są bardzo prosto robione, nie muszę tych baterii wyciągać ani nic z tym robić. Wystarczy, że tylko rozepnę mostek, odkręcę bezpiecznik, bo pamiętajmy, pomiędzy każdym połączeniem u mnie szeregowym jest bezpiecznik 60 A. Jakby się cokolwiek działo, ten bezpiecznik zostaje wywalony, bo bateria ponad 100 A obsługuje. I tyle, i on jest wypięty z szeregu, tyle. Nie ma go. Także to jest właśnie najbezpieczniejsze. Także każdy układ ma swój osobny bezpiecznik. Później są jeszcze 2 takie duże. No i później jeszcze jest w falowniku oczywiście bezpiecznik. No i wszystko zawiaduje, jeszcze BMS-y, to wszystko zawiaduje w bateriach. Także rozpinam tamten tylko mostek i już mam 2 osobne baterie. A że tutaj sprzęt jest wszystko na żabkach, to mi też ułatwia robotę. Czyli co? Ściany, widzicie, nie otynkowano, widzicie się ścianę, także znowu będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo się ścianę otynkował. No, nie otynkuję. Dobra, słuchajcie, nie urządzę. Ładuję do pełna pierwszego, jak standardowo. Jak go naładuję, to też właśnie jest dobra rzecz, bo u mnie te baterie chodzą mniej więcej pomiędzy 80 a 30% i jest problem dla tych balansowania się ogólnie ogni w środku. Bo nie są przez cały rok praktycznie ładowane do pełna. Z racji tego, że są takie układy, nie mogę ich ładować do pełna, bo zaczynają się rozjeżdżać. Czyli trzeba właśnie znaleźć ten złoty środek. I one wtedy pracują w tym niby idealnym dla nich środowisku, ale przynajmniej raz na pół roku pasowałoby każdą kopnąć do pełna, żeby się też ogniwa wyrównały.
Z drugiej strony, jak na razie obserwuję, to tam pojemność jest i nic się z tym wszystkim, słuchajcie, nie dzieje. No i też po testach to widać, bo jak rok czasu bateria nie była do pełna naładowana, teraz będzie od razu naładowana do pełna ładowarką 10-amperową chyba, tak? Tak, to są 10-amperowe ładowarki, 600 W ogólnie idzie w baterię. Także jedno ładowanie do pełna, tam sobie na spokojnie się ogniwo balansuje, później rozładowanie do samego dołu, aż tak naprawdę przetwornica odetnie do 10 V, tutaj do 20 V, przepraszam, z 12 V przeskoczyłem. Schodzimy do 20 V i później jeszcze raz ładowanie do pełna, także dwa razy. Mają szansę się te ogniwa zbalansować tylko i tak rok czasu później to wszystko tutaj dalej sobie działa, produkuje, no i tyle, nie? Także rozbieram układ i ładujemy. Później z jednego do drugiego będę ładował tą energię, żeby to też nie przepalać nie wiadomo gdzie. A finalnie i tak cała energia później będzie rozładowana w magazyn i naładowana z magazynu. Także u mnie z magazynu na magazyn, takie przerzuty tylko idą. Dobra, biorę się za robotę. No i dobra, to jest rozpoczęty. Tak jak mówiłem, rozpięty mosteczek. Lecimy. Ładujemy najpierw prawy, także tutaj zajdzie pewnie 2 godziny, a może i więcej przy stanie naładowania tej baterii. Niby jakieś. Muszę założyć tutaj bocznik, wtedy będę wiedział mniej więcej ile jest procent naładowany magazyn bezpośrednio, bo tutaj po tych kablach to też wszystko będzie przerabiane. Długie kable i to wszystko zakłóca całość. Tak przy okazji ładujemy z akurat teraz z wysokonapięciowego, nie z niskonapięciowego, tylko magazyn jest ładowany z tego magazynu. O, z tego, z wysokonapięciowego magazyn jest ładowany. O, jak widać 700 W idzie sobie poboru. Dobrze, jeszcze coś tam mniej więcej idzie tego poboru. Takie u mnie po prostu kombinacje, mieszanie z prawa na lewo. Dobra, niech się naładuje. Ja idę do swoich spraw, później jak się naładuje, rozładowujemy i dalej ładujemy i tak w kółko, a później zobaczymy, ile procent po 2 latach uciekło. Szkoda, że tutaj nie mam bluetooth, mam bluetooth na dole, ale one będą testowane dopiero w sierpniu. Wtedy się dowiemy, bo tutaj po roku będą baterie, jak i ile cykli robi właśnie mój magazyn w ciągu roku. Jak na razie to takie zgadywanie bardziej jak w ogóle no jakakolwiek wiedza, nie? Dobra, lecimy z testem. No i lecimy z testem baterii prawej, także z niej wychodzi prąd stały, wchodzi nam na przetwornicę, ona nam zmienia na prąd przemienny, później to idzie na ładowarkę, która przemienny dalej zmienia na stały i ładujemy drugą baterię. Także pokażę wam jakie są straty dynamiczne, że tak powiem. I zobaczcie, z baterii prawej pobierane jest 24,5 ampera. A zostaje nam z tego wszystkiego 20 amper. Także 4,5 ampera jest straty na dwóch przetwarzaniach. Tak to policzył. To macie 25,8, no tak 25, no to mamy ponad 100 W straty tutaj na dwóch przetwarzaniach. Ale tutaj to akurat nie o to chodzi, tylko chodzi o to, ile energii zostanie wyciągnięte. Także 20 A jest 24 jest wyciągane, tak? 100 Ah, bateria, 4 godziny jazdy. Lewy się naładował do pełna, ale że prawy się jeszcze nie rozładował, no to zostało to przełączone już na ładowarkę. Nie, tutaj mamy 29,2 V maksymalnie, nie, tylko 58,4, czyli 5. Teraz tak, przetwarzamy, powiem kolokwialnie, z 24 na 230, a później z 230 na 48, ale pobór mamy dalej ten sam, przez to, że ta ładowarka jest 10 A, ta jest 20 A, jedna i druga 584 W pobiera, żeby ładować. Także lecimy z rozładowaniem do końca. A jak na razie tak to wygląda, 1558 W. I ciśniemy do oporu.
Inna stała cisza. Widzę, żeby MS odcięło, bo w ogóle przetwornica nie reaguje. Także z prawego mamy. Kurde, to od dołu, a nie od góry normalnie. O, żebyście widzieli, bo ja widzę, ile tu jest. Źle się patrzę. 2110 watogodzin jest. Jest elegancko. Także teraz zamiana ról. Ten będzie ładował tego. I raczej go niestety braknie, bo sami widzicie, jakie są na tym wszystkim straty. No i lecimy rozładowaniem, także za jednym razem dowiemy się, ile będzie wyciągnięte z tej baterii, a później się od razu też dowiemy, ile trzeba wsadzić do tej drugiej baterii, także dwa w jednym. Dobra, lecimy. I znowu cisza. Ani M, ani B, do BMS-a, do odcięcia i rozładowuje ta przetwornica killer baterii. Dobra, ile tutaj mamy, słuchajcie, o widać, 2049 watogodzin mamy tutaj zaliczone, czyli co, rozładowanie i teraz jeszcze ile zostało do tamtego, do prawego naładowane, bo to nie takie hop-siup. Także o, szybka akcja. Bierzemy tutaj z tego gada. Tutaj obserwacja przy okazji. Innych bateryjek. Z ciekawości, bo i tak się... Kurde. Z jednej ręki, ale dobra. Zamiast wyłączyć, włączyć, to coś kombinuje. Lecimy dalej, ładowanko. Ja mówię, 2049. A tu jest obserwacja tych dwóch na dole, jak się zachowują, bo dzisiaj rozładowanie magazynu oprócz tych dwóch jest prawie do samego końca, już prawie do 51 V rozładowane, jeszcze elektryk go rozładowywał, tylko już zaczynało mi podciągać sieci, także wyłączyłem i to już do nocy mi wystarczy, bo jutro ma być słoneczko i ładujemy pod koreczek. A tu się dzieje, się ładuje. No i tyle. Czekam, aż się naładuje i zapisuje wyniki. No i tyle. Także prawa rozładowana, naładowana. I o, jeszcze się uruchomiła. 2667 watogodzin. Ale jeszcze się tutaj uruchomiła. No to końcóweczkę sobie zobaczymy. Do ile dobija tutaj, kiedy się wyłącza, a raczej chwila potrwa, bo zaraz BMS odetnie. Sobie można film przewinąć albo i nie, ale raczej długo nie potrwa. 28 i za chwilę skoczy, a widzicie, skok na 30, 29, 1, tyle. Także tutaj już więcej tej energii nie zapcha, coś tam jeszcze w balansowaniu i tych sprawach. Także finalnie mamy 2672 watogodziny. O, od spodu fajnie nawet widać. Dobra. Przepinam się, ładuję. Lewą do pełna. No i leci. Kolejne 5 godzin. Niestety. Tak to wygląda z tymi testami. O, już tu przestawimy go. Dobra. Niech się ładuje. I cisza tutaj. Także ładowanie lewej baterii. Mamy 2536 watogodzin. Także podsumowujemy i zobaczymy, co z tego wyszło. No i policzone. Także pojemność bazowa 2560 watogodzin. Bateria prawa mam, nie tak, prawo, lewo, powinno być odwrotnie, ale okej. Słuchajcie, o, idzie moc, polownik się uruchomił. Bateria prawa, rozładowanie 2110 watogodzin, co nam daje 82%. Ładowanie 2536 watogodzin, co nam daje 99% bazowej pojemności. I bateria lewa 2050 watogodzin rozładowanie, co nam daje 80%. I ładowanie 2672, co nam daje 105%. Powiem wam,
No, ciekawi mnie ta różnica pomiędzy właśnie ładowaniem. Widzicie, 6% różnicy. Ta przyjęła mniej, mimo że więcej oddała, tu przyjęła mniej, tak, bo oddała więcej, a przyjęła mniej, a ta oddała mniej, a przyjęła więcej. Także już po 2 latach zaczyna się pomalutko robić różnica między tymi bateriami. No zobaczymy, nie? Na razie oddawanie jest praktycznie na tym samym poziomie. I tutaj też, jak patrzymy sobie całościowo, pierwszy test, no szkoda, że wtedy dwóch nie robiłem, no ale wtedy jeszcze te testy nie były takie jak teraz, inaczej się na to troszeczkę patrzyłem. I tak, 89% początek, później mam 87-85% i teraz mamy 82-80%, także tutaj spadek mamy 9% na baterii lewej, a na baterii prawej spadek mamy 7%. Od nominału. Także jak na razie powiem wam, tragedii nie ma, wszystko idzie liniowo. Zobaczymy kolejne baterie, jak się będą zachowywać, także jak na razie normalnie to idzie. Także tyle, co będę, słuchajcie, przeciągał, czekam, aż się tutaj napięcia wyrównają i wpinam baterię z powrotem w magazyn i niech sobie chodzą, ale mam troszeczkę inny pomysł na to wszystko jeszcze, żeby jednak, kurde, raz do roku tylko ten balanser, 2 razy w roku, bo tutaj teraz 2 razy przy ładowaniu balansował te ogniwa i mi się wydaje, że troszeczkę to będzie mało. I nie wiem, czy nie zrobię czegoś takiego. To już niedługo będę dołączał. Znaczy niedługo będę tą baterię dołączał, ale mam jedną baterię właśnie 51,2 V. I mogę ten magazyn ogólnie z falownika przeładować, że mi się tutaj powyłączają BMS-y, tu mi się powyłączają BMS-y, ale tutaj mi się nie wyłączy, bo jak sobie ustawię ładowanie na 57 V, no to będzie bateria jeszcze finalnie bezpieczna. Oczywiście w kontrolowanych warunkach, później bierze się cyk-cyk, obniża się napięcie i falownik to wszystko odłącza, nie? Także niestety, to wszystko fajnie sobie działa, ale te 20-80%, ale później, no właśnie, przy samej górze ten BMS, balanser i cała reszta tam, te ogniwa rusza. Jak na razie to fajnie wygląda, zobaczymy, co później będzie dalej. I też zobaczymy sobie bateryjki, co są na dole. Bo one przy ładowaniu czy przy rozładowaniu, o zobaczcie, tutaj też BMS zgupią z pojemnością w procentach. Wszystko się zgadza, 26,26,2. Rozjazdy 0,8 V, 0,7. Tu się wszystko zgadza, zdurniał tylko z procentami. Tylko na niego czekamy do kiedy? Do sierpnia. Także jeszcze chwilę poczekamy. Teraz mamy maj, czerwiec, lipiec, sierpień. 3 miesiące, także chwila, moment. Chwila, moment leci. Dobra, słuchajcie, suby, lajki, kawy jak to woli. I szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem. Dalej, trzymajcie się ciepło.